Słuchaj, według magazynu Forbes z tamtego roku, Forbes Woman, jesteś na 18 miejscu w rankingu 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych. Wyceniano cię na 94 miliony złotych. Tak. Ja w twoim wieku to marzyłem, żeby mieć piórnik. Otwierany. Żeby w środku jeszcze pióro było. I plastuś. Tak. Co, plastuś, co ty robisz z takim szmalem? 94 miliony? To jest cena mojej rynkowej. Tak. Tak. No. Ja bym też nie lubił koleżanki z klasy, jakby była tyle warta. A ja nie wiem, czy oni mnie lubią. Oni mnie nie znają. A, po prostu. Oni mnie nie znają, po prostu. Aha.